Projekt Klimat w szkołach metropolii realizowany jest przez obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu dwie szkoły podstawowe w Trzewie zrealizują nietypowe nasadzenia. Na przyszłą wiosnę zazielenią się tam ściany. Weszliśmy w ten projekt z jednego powodu. Południowa ściana szkoły to ściana, gdzie są sale lekcyjne. W momencie, kiedy zaczyna się wiosna i początek lata, są to pomieszczenia, w których trudno prowadzić lekcje, bo temperatury podskakują do 32-34 stopni, więc jest po prostu duszno, więc są wszystkie okna otwarte i wszystkie drzwi na korytarz. Natomiast zielona ściana w szkole spowoduje obniżenie temperatury o kilka stopni, więc będzie istniał przyjemniej będzie się uczyło w szkole. Dlatego przystąpiliśmy do tego projektu i zostaliśmy zakwalifikowani. Z tego powodu bardzo się cieszymy, więc na całej południowej ścianie powstanie zielona otoczka chroniąca. Uczniów w czasie lekcji w miesiącach wiosennych i letnich. Południowa ściana, czyli dokładnie ta, którą widać teraz z tyłu za panem, ta ściana będzie obłożona pewnie specjalną konstrukcją. Ten projekt gdzie powstanie i kto w zasadzie będzie odpowiadał za jego realizację i późniejsze utrzymanie tej roślinności? E Projekt zostanie wykonany przez pomysłodawcę projektu i zostanie z jego środków sfinansowany, natomiast utrzymanie i dalsze funkcjonowanie będzie już po stronie, po stronie szkoły. Jest to dosyć duża powierzchnia, ponieważ. Jak widzimy, to jest około 30-30 metrów, więc miejmy nadzieję, że zostanie tak y, przygotowany, że koszty będą akceptowalne przez budżet szkoły. Czy szkoła ma jeszcze jakieś plany, na przykład dodatkowych nasadzeń na terenie szkoły, na tym terenie przyszkolnym? Y, oczywiście y, dzieci i nauczyciel y, przyrody, pani Barbara Pawłuszewicz jest. Y, Ratuje, ratuje świat zielony, więc mamy już przygotowane część przestrzeni za orlikiem, gdzie zostanie zbudowana łąka dla małych istot, które wzbogacają nasz świat przyrody.